Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Wspominał rzeczywiście Ryszard Petru o piśmie, które ma pan dzisiaj ze sobą. Tak jest. Proszę spokojnie się rozgościć u nas i za chwilę sobie będziemy jechać dalej. To jest ten moment, kiedy prokuratura doprowadza do swego. Tak jak mówiła, dzisiaj zaczną się ekshumacje w nocy z poniedziałku na wtorek, czyli właśnie dzisiaj pierwsze trumny, które mają być wyciągane z Grodnowa Wielu, to Maria i Lech Kaczyńscy. Z panem ta rozmowa jak wyglądała? W ogóle nie wyglądała ze mną rozmowa. Ale mówiąc szczerze, myślałem, że nasza rozmowa się od czego innego zacznie. A mianowicie od tego, że spyta mnie pan tak. Panie Pawle, dlaczego pan się zajmuje ekshumacją, skoro pana żona została poddana kremacji? Co jest oczywiście nieprawdą. Mhm. Natomiast wiele tabloidów, wiele może osób, dlatego tak nie pytam, bo wiele, wiele osób w internecie zadaje mi to pytanie. I ja pozwoliłem sobie przynieść tutaj dokumentację, jeśli to można. Można, jeśli można. To jest właśnie akt pochówku mojej żony i chciałbym w ten sposób rozwiać wszelkie wątpliwości, nie było kremacji, że nie było kremacji, pochówek. Że był normalny pochówek i dlatego też staram się przeszkodzić kolejnej ekshumacji. Ale myśli pan, że to jest walka, którą pan podjął, którą ma pan szansę wygrać? Gdybym nie miał takiej szansy, gdybym nie miał takiej nadziei, to tak, ja oczywiście zostałem wprowadzony w błąd przez pana prokuratora Pasionka, bo wiem, w piśmie, jakie od niego otrzymałem, nie było stwierdzenia, że mam prawo odwołać się od tego. A przecież zarówno artykuł 45, jak i 47 Konstytucji naszej daje prawo. Dziwię się, że pan Pasionek przez te ekshumacje chce naprawić błędy, jakie polska prokuratura popełniła w Moskwie. Przecież... Czyli pan go trochę rozumie, tak? Że tak naprawdę to jest no właśnie po to, żeby wykluczyć wątpliwości, jakie mogą być. Jeśli chodzi o pana Pasionka, naszą prokuraturę, to staram się go zrozumieć, że chce w ten sposób naprawić błędy, ale przecież te błędy można było naprawić bezpośrednio albo w Moskwie, albo po przywiezieniu zwłok do Warszawy. Czyli nie spieszyć się tak ze wszystkim, tak? Ale przecież zwłoki w Warszawie były już, jeśli się nie mylę, 13 czy 14 kwietnia, a pogrzeb mojej żony był dopiero 19. Czyli można było spokojnie zajrzeć do trumny, spokojnie przeprowadzić odpowiednie badania, a nie teraz spowodować kolejne cierpienia, kolejny ból, nie tylko mój, ale mojej rodziny. Dziwię się temu wszystkiemu. To jest oczywiście pierwszy punkt moich pretensji. Drugi żal to uważam, że tego rodzaju ekshumacja ma na celu odsunąć na dalszy plan zasadniczą kwestię, kto był winien tej katastrofy. Kto chciał, żeby pan prezydent Lech Kaczyński koniecznie leciał do Smoleńska. No i trzecia kwestia, to jest kwestia wielkiej hańby, wielkiego wstydu pana Macierewicza, który, jak pan zapewne wie, uciekł haniebnie ze Smoleńska, zamiast ratować ewentualnych rannych, zamiast zbierać materiały natychmiast po katastrofie, zamiast zabezpieczyć odpowiednio czarne skrzynki. Tylko wtedy nie miał jeszcze żadnej funkcji, więc to... No jak to był? Przecież posłem miał immunitet poselski. Był w towarzystwie pana ambasadora Polski w Rosji. Mógł zadziałać, natomiast zadziałał w ten sposób, że sobie poszedł na wykwintny obiadek, po czym uciekł w popłochu pociągiem całkowicie pan ma do niego zaciemnionym. Osobisty żal? Ale oczywiście. Myśli pan, że te ekshumacje, które teraz się odbywają, to jest tak naprawdę... To jest przykrycie. Wiem, że je robi prokuratura, ale tak naprawdę przykrycie, słowo Macierewicza ich by nie było? Przykrycie jego hańby to jest moim zdaniem. To przecież on przede wszystkim nalega. On zarządza całą tragedią, całym obłędem smoleńskim od początku do końca. To jest niekończąca się historia w Polsce? Myślę, że ona się nie skończy. Że nawet jeśli ekshumacje, które będą przeprowadzane, mam nadzieję, że
z wyjątkiem mojej żony, potwierdzą, że nie było śladów trotylu, że nie było śladów wybuchu. Prokuratura się oburza, jak ludzie tak mówią, że oni tam nie zamierzają szukać trotylu. Oni mają 100 tysięcy innych pytań, ale nie chodzi im o to, żeby znaleźć trotyl na ciałach. Otóż ja dostałem pismo z prokuratury i dokładnie wiem, czego oni tam poszukują. Mhm. Na przykład zakładają zupełnie absurdalną kolejną teorię, że to piloci może celowo spowodowali wypadek. Zakładają na przykład, że część pasażerów została otruta. Zakładają na przykład... Ale to jest napisane w piśmie do pana, tak, dlaczego ta ekshumacja ma dojść do skutku? Tak, oczywiście, tak jest. Na przykład zakładają, że część osób nie poległa, jak oni mówią. Prokuratura używa słowa poległa w piśmie? Słowa poległa używa pan minister Macierewicz, tak, i pan Jarosław Kaczyński, ale że... Inaczej mówiąc, że nie zginęła w tej katastrofie, tylko że zginęła w jakiś inny sposób. A więc starają się w jakiś sposób potwierdzić tezę pana Macierewicza, że niektóre osoby, które leciały tym samolotem, zostały dobijane na lotnisku w Smoleńsku. Więc to są zupełnie absurdalne tezy i dziwię się, że prokuratura zajmuje się aż tak niepotrzebnymi sprawami, zamiast zacząć ab owo, czyli od zbadania wraku. Nie wiem, czy prokuratura wystąpiła też o ten wrak. Nie wiem, czy pan prezydent Andrzej Duda, który obiecywał w kampanii wyborczej jak najszybsze sprowadzenie wraku. Wydaje mi się, że nawet... Teraz mam wrażenie, że o wraku już nikt nie mówi. Że tylko... nawet użył stwierdzenia, że czołgami pojedziemy po ten wrak. O wraku nikt nie mówi, ale wie pan dlaczego? Bo przecież jeśli ten wrak zostanie sprowadzony, to natychmiast powstanie teoria, że Rosjanie tam wszystko zniszczyli, no, że Rosjanie tam wszystko zamalowali i być może, że to w ogóle nie jest ten sam wrak. Już minęło 6 lat, prawie 7 lat, więc to jest sporo czasu. Natomiast powiedział pan, że ma pan nadzieję, że nawet jeżeli dojdzie do ekshumacji, to nie w przypadku pana żony. Gdzie pan tą nadzieję widzi jeszcze? Co się takiego może zdarzyć, że teorii, akurat pana prokuratura posłucha i tego nie zrobi? Chociażby w teorii prawdopodobieństwa. Ja sądzę, że żona, jeśli będzie ekshumowana, to jako jedna z ostatnich, a przedtem będą ekshumowane zwłoki co najmniej 50 osób. Jeśli stwierdzą, że na tych 50 osobach nie ma żadnego śladu trotylu, to dadzą sobie spokój. Tak myślę, bo to, że znajdą tam różnego rodzaju potwierdzenia nieporządku, potwierdzenia bałaganu, to jest oczywiste. Ja byłem w Moskwie w czasie identyfikacji zwłok. Ja rozmawiałem z lekarzami, ja rozmawiałem z pielęgniarzami. W trumnach nie ma ciał, są tylko cząstki ciał, są tylko szczątki, są tylko fragmenty. I nie można się dziwić, że w niektórych trumnach mogą się znaleźć nie te części ciał, które powinny się znaleźć. Każdy, kto jest w stanie sobie wyobrazić katastrofę lotniczą, wie, że to tak właśnie wygląda. I dlatego też wystąpiłem do pana prokuratora Ziobro z zażaleniem na prokuraturę krajową. Jeśli pan pozwoli, to pokażę może pierwszą... To już jest odpowiedź, nie? Czy pierwszą? Nie. Złożyłem przed kilkoma dniami. To jest właśnie to prawie 20-stronicowe zażalenie. Tak to mniej więcej wygląda. Bo spodziewa się pan od niego jakiejś odpowiedzi? Spodziewam się odpowiedzi negatywnej, bo przecież to, co tu dużo mówić, na czele prokuratury stoi polityk, który będzie realizował to, co nakaże mu pan Jarosław Kaczyński. Ale skłoni mnie to do zażalenia do sądu, na pana prokuratora Ziobro. Najpierw do sądu niższej instancji, a potem poproszę sąd niższej instancji, aby się zwrócił do Sądu Najwyższego z zapytaniem prawnym. I być może Sąd Najwyższy, na szczęście sądy mamy jeszcze niezależne, przychyli się do mojej strony. Czego nie zrobił niestety pan prezydent Duda, który poparł stanowisko prokuratury. Powiedział, że prokuratura robi swoje rzeczywiście i że tak, to nie jest nowa rzecz, takie ekshumacje, i trzeba się z tym pogodzić. No, on rozumie wasz ból, ale prosi, żebyście się z tym pogodzili. No, wolałbym, żeby było odwrotnie, żeby zaapelował do prokuratury, żeby prokuratura zrozumiała nasz ból.
Nie wiem, czy pan prezydent sobie wyobraża, co my wszyscy przeżywaliśmy i co będziemy przeżywali, patrząc na wydobywanie ciała, patrząc na ekshumację, patrząc na dotykanie pozostałości po mojej żonie przez zupełnie obce osoby. Jest to dla mnie rzecz niezwykle bolesna i niezrozumiała i dziwię się, że panowie prokuratorzy oprócz litery prawa nie czują także ducha prawa, nie czują także tego wszystkiego, co my, co część rodzin smoleńskich przeżywa. Chce pan pójść z tą sprawą, jeżeli będzie pan czuł, że każdy kolejny dzień jakby nie przybliża pana do tego, żeby odnieść zwycięstwo, to znaczy, żeby nie doprowadzić do ekshumacji. Chce pan walczyć o to w sądzie ostatecznie też? Tak, będę walczył w sądzie, to czekam teraz tylko na odpowiedź pana prokuratora Ziobro. Jeśli będzie odpowiedź negatywna, to złożę mu serdeczne podziękowania. Jeśli będzie odpowiedź negatywna, to oczywiście wystąpię do sądu i będę cierpliwie czekał na wynik, ponieważ ekshumacje mają się przeciągnąć aż do jesieni przyszłego roku. Mam sporo czasu na różnego rodzaju interwencję prawną. Wy jesteście jako tak mocno doświadczeni ludzie, jakoś ze sobą w kontakcie, czy nie? Wiem, że nie wszyscy, ale zastanawiam się, Tak, jesteśmy ze sobą w kontakcie, radzimy sobie, jak mamy postępować, ale przede wszystkim pomagamy sobie współczując. I mówiąc szczerze, największym takim słowem, który nam pomaga, to nie dawajcie się, musicie wygrać, prawda jest po waszej stronie. Tak sobie myślę, patrząc na to z takiej dużej perspektywy, ponad sześcioletniej, że właściwie każdy inny, kto byłby tak jak wy doświadczony, mógłby to w ogromnej ciszy i w spokoju przeżywać, a wy siłą sytuacji, która jest bardzo medialna, cały czas musicie na to reagować, cały czas musicie zabierać stanowisko, cały czas musicie zabierać głos. Nikt wam, podejrzewam, że to jeszcze długie lata zajmie, żebyście mieli z tym święty spokój. Ma pan rację, marzymy wszyscy o ciszy, ale przecież to nie my prowadzimy ten obłęd smoleński. To nie my każdego miesiąca robimy miesięcznicę. To nie my żerujemy politycznie na tragedii. To nie my awansujemy, tak jak w przypadku pana Macierewicza, na ministra obrony narodowej czy na wiceprzewodniczącego partii. To nie my korzystamy, tak jak niektóre smoleńskie wdowy, z tej tragedii. Myślę o korzyści finansowej. Przecież wie pan o tym, że pani Błasikowa zażądała ostatnio 1,5 miliona złotych za swoje cierpienia. Mnie to nawet do głowy nie przyszło. Natomiast wydaje mi się, że jeśli prokuratura, bo również idzie tym śladem, udowodni naciski, które mogłyby mieć miejsce na pilotów, no to wówczas z tego 1,5 miliona złotych, jakie otrzyma pani Błasikowa, będzie można żądać odszkodowań, bo okaże się, że jednym ze współwinnych był pan generał Błasik. Kiedy ta sprawa się skończy, panie Pawle? Nigdy się nie skończy, bowiem nawet jeśli prokuratura uzna, że jeśli chodzi o teorię zamachu, że to była tylko i wyłącznie fanaberia, że to był wymysł, że to była fantastyka pana Macierewicza, to część ludzi i tak nie uwierzy. A jeśli chodzi o błędy popełnione przez prokuraturę, czy w czasie składania ciał do trumien, to jest oczywiste. Przecież 9 ekshumacji już to potwierdziło. Czyli także nie ma sensu potwierdzać tego, co jest oczywiste. Cała sprawa z ekshumacją polega wyłącznie na grze politycznej, na poszukiwaniu śladów trotylu w ciałach, a przeciwko temu ja chcę w sposób zdecydowany zaprotestować. Stąd moje zażalenie do pana prokuratora na decyzję prokuratury krajowej. Panie Pawle, bardzo dziękuję za spotkanie i za tę rozmowę tutaj u nas. Paweł Deresz, spokojnego dnia. Mam nadzieję, że będzie spokojny, chociaż wspólnie z panem. Martwię się tym wszystkim, co się tam będzie działo, nie tylko na Wawelu, ale i potem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Spokojnego dnia. Paweł Deresz, rano z nami, Wonet Rano. Już za chwilę, tak to jest u nas i tak to bywa zwykle w świecie współczesnym. Cześć, Adam.
Adam Godlewski, Piłka Nożna. Zapraszam cię serdecznie. Zmieniają nam się tematy dosłownie jak w kalejdoskopie. Cieszę się też, że mamy dosyć cierpliwych kierowców za naszymi plecami. Jesteś człowiekiem, który patrząc na spotkanie Polska-Rumunia był w szoku? Owszem. Nie będę wcale ukrywał. Ja spodziewałem się, że jakby ta cała afera alkoholowa, która była... Oj, tam zaraz alkoholowa, no drinkowa, wódczana, no, jak, winna. Jak to określa trener Adam Nawałka? Nocne spotkania. No. Oczywiście. Ale widzisz, jak dobrze na nich robią? Tak. No, nie chcę, broń Boże, powiedzieć, że to były pozytywne skutki picia wódki, bo to byłaby już naprawdę ostra przesada. Natomiast spodziewałem się, że motywacja będzie zupełnie inna. Będzie taka, że nasi piłkarze już nikogo nie zlekceważą, a przede wszystkim zechcą się zrehabilitować, zechcą naprawdę zagrać na dużej żyle. Tylko nie sądziłem, że efekt będzie taki jak w pierwszej połowie. Ta pierwsza połowa to była wręcz znakomita w naszym wykonaniu. Ja wiem, że wszystko co najbardziej dramatyczne i spektakularne rozegrało się w połowie drugiej, natomiast ta maestria wyszła w pierwszej części. Wysoki pressing. Rumuni praktycznie byli jak dzieci. Polska drużyna występowała w roli profesora. Taką reprezentację Polski to ja bym chciał oglądać zawsze. A jeszcze przed meczem czytałem, choćby w przeglądzie sportowym, hasło, że Rumunii to nie jest najszczęśliwsza drużyna dla Polski. Że po prostu generalnie nie mieliśmy z nimi historycznie łatwo. No i proszę. No, statystyki były okrutne. Były wręcz okrutne. Natomiast statystyki nie grają. A potencjał, nie zapominajmy o tym, że 15 drużyna światowego rankingu, nawet biorąc pod uwagę całą ułomność jego komponowania, jechała na mecz do 34, więc jakby faworyta nie trudno było wskazać, chociaż ta różnica też nie była taka wielka. Rumuni też przecież występowali w finałach Mistrzostw Europy, chociaż byli dalece od takiego powodzenia jak nasza reprezentacja. Natomiast to, co się stało po jakby tych pokazach pirotechnicznych, chuligańskich, no też wzbudza szacunek. Okazało się, że nasi piłkarze, którzy słynęli w tych eliminacjach wręcz z tego, że gubią koncentrację po przerwie, tutaj jakby znieśli tę całą sytuację o wiele lepiej od Rumunów. Ale lepiej zareagowali, a Robert okazał się niesamowitym twardzielem. To prawda, mimo obrazków, które pamiętamy z boiska z tego meczu i wybuchających petard pod nogami. Natomiast myślę sobie o całej tej sytuacji, w której oni zostali postawieni, po całej tej aferze opisywanej, oni mieli okazję na boisku trochę odpowiedzieć na to. Ta gra to była ich odpowiedź na wszystkie zażalenia? Gra na pewno, zaangażowanie na pewno, determinacja tak, ale ja zwracam uwagę na to, z kim cieszył się Kamil Grosicki po zdobyciu gola otwierającego wynik w tym spotkaniu. On nie chciał celebrować tego gola z kolegami, tylko pobiegł do Adama Nawałki, jasno wskazując, komu dedykuje to trafienie, jakby czyim czuł się dłużnikiem do tego momentu. Oczywiście Nawałka nie był zdziwiony wcale taką postawą. Inna sprawa, bo przed chwilą jakby już wyrażałem zachwyty pod adresem Roberta, ale Kamilowi Grosickiemu też trzeba oddać, że te akcje zrobił na fantastycznym poziomie, bo oczywiście przewaga reprezentacji Polski nad wszystkimi w tej grupie jest taka, że my mamy Roberta Lewandowskiego. Mhm. To jest zjawisko, które nie wiadomo dlaczego akurat przypadło na naszą szerokość geograficzną. Bo jesteśmy narodem wybranym, niezależnie od powodu. No tak, tylko że nie było tutaj żadnego systemu szkolenia i zdarzył nam się pewnego dnia Robert Lewandowski, który jest w absolutnym światowym topie. Natomiast Kamil Grosicki jest też bardzo istotnym zawodnikiem, no i ten facet miał przebłyski geniuszu, potrafił być artystą na boisku. Dobrze, że trener dał sobie chwilę na decyzję i nie uciął tego raza dobrze, bo decyzje miały być inne. Ja myślę, że decyzje wcale nie miały być inne. Znając Nawałkę, to niczego innego się nie spodziewałem. Tylko że daje zawsze drugą szansę? Bywa bardzo surowy, natomiast no, nie podetnie gałęzi, na której sam siedzi. Jeżeli miałby wyrzucić czołowych piłkarzy, osłabiłby drużynę. Ale nie spodziewałem się, że Nawałka tak wygra tę sytuację skomplikowaną. Bo on medialnie ją wygrał. Tak naprawdę opinia publiczna dostała jakby informację, że będą kary surowe po kilkadziesiąt tysięcy złotych, a jednocześnie tak naprawdę nie została ścięta niczyja głowa. Jakby piłkarze mają za co być wdzięczni trenerowi i ja się spodziewam, że jego autorytet jeszcze wzrośnie po tej całej sytuacji. Ale jednocześnie, Adam, jest też tak, że nie da się zapomnieć
tego, że to się wydarzyło. Już abstrahuję od całej tej sytuacji, ale myślę cały czas o powodach, dla których to się zdarzyło. To nie jest trochę tak, jak zaczęli nawet niektórzy dziennikarze pisać do innych dziennikarzy. Słuchajcie, oni przez was uwierzyli, że wszystko już mają, że wszystko już wygrali, że są bogami noszonymi w lektyce przez 38 milionów ludzi, więc macie co macie. No. A ja myślę, że dziennikarzy bym zostawił, bo to tak łatwo zrzucić całą winę na nas. Natomiast niewątpliwe jest to, że po finałach Mistrzostw Europy udanych, gdzie wynik był naprawdę bardzo dobry, część tej reprezentacji zakochała się w sobie z wzajemnością. Po prostu młodzi ludzie mają prawo. Tak się stało, no, że odlecieli. Ja nie mówię, już nie nawiązuję do początku naszej rozmowy, czyli do tej afery, alkoafery. Tylko mówię do podejścia do kolejnych przeciwników. Kazachstan, mam wrażenie, że zwłaszcza po przerwie został zlekceważony. Potem tak gubi się koncentracja jak Real w meczu z Legią. Trudno wrócić do meczu. Druga połowa z meczu z Danią, absolutne lekceważenie rywala. Wynik mamy pewny, podwyższamy, gubimy koncentrację. Są kłopoty. Armenia, tragedia. Tak naprawdę no to był koszmar. Fakt, tylko że znowu wracamy do tego, że Nawałka jest niesamowitym farciarzem, bo wziąć najostrzejszy zakręt w swojej kadencji selekcjonerskiej i tak naprawdę stracić tylko dwa punkty, no to jest duża sztuka. Nie każdemu uszłoby to tak na sucho, a w tym momencie jakby reprezentacja Polski tak mocno się podniosła, że rozegrała najlepszy mecz wyjazdowy w kadencji Nawałki, może nawet największy, najlepszy w ostatniej dekadzie, wróciła moc. Tylko żeby, ja też popadam w taki hura optymizm, natomiast ważne jest to, żeby znowu ta miłość własna nie wróciła. Adam Nawałka nie ma prawa nawet na moment się zdrzemnąć, zwłaszcza jeżeli jest diagnozowana predylekcja do zakochiwania się w sobie z wzajemnością. Oni są mistrzami w grupie, ale to jest już ten moment, kiedy możemy powiedzieć spokojnie, mundial mamy w kieszeni? Nie, właśnie nie, bo jeżeli w ten sposób pomyśli ktokolwiek w drużynie, to no, ale są prawie, że no. No nie, jeszcze jest 6 meczów do rozegrania, jeszcze jest 18 punktów do zyskania. Przewaga, owszem, jest wyraźna, szykuje się spokojna w miarę zima, ale przypadki z początku tych kwalifikacji pokazują, że absolutnie na moment nie wolno się zrzemnąć, bo przychodzi rozprężenie, przychodzi lekkie tylko lekceważenie rywala, to zaczynają się kłopoty, a dzisiaj jakby każdy gra mocno, ambitnie, każdy gra o pieniądze, mówię też o przeciwnikach, więc absolutnie, ja przestrzegam przed takim myśleniem, że mundial jest już na wyciągnięcie ręki. To co będzie w najbliższym spotkaniu? Mówimy o Słowenii. No, to już dziś, nie? No tak, tylko że Słowenia to jest zupełnie inny ciężar gatunkowy. To jest spotkanie towarzyskie, tyle tylko, że Nawałka nie uznaje meczów mniej ważnych i ważniejszych. Nie będzie u nas 3 asów, ale w reprezentacji Słowenii nie będzie jeszcze większej liczby tych piłkarzy topowych, więc ja się spodziewam, że mimo tego, że nie zagra Robert Lewandowski, to mimo wszystko kibice we Wrocławiu dostaną pokaz fajnego futbolu i będą ukontentowani, bo takiej formy, takiej mobilizacji nie gubi się z dnia na dzień, zwłaszcza jeżeli nie odbywają się nocne spotkania, a nie podejrzewam, żeby po ostatnich historiach ktokolwiek zdecydował się na tego typu rozluźnienie. Adam Godlewski, piłka nożna. Bardzo dziękuję, Adam, za to spotkanie z nami. Dziękuję. Dziś wieczorem rzeczywiście spotkamy.